Wybory nie dla Polaków w Ukrainie. Nie da się zapewnić bezpieczeństwa. Przed wyborami szturm na stację paliw, bo potem może być drożej. Ostatnia przedwyborcza rozmowa za chwilę w studiu Władysław Kosiniak-Kamysz. Minęła właśnie 17. W niemal wszystkich zakątkach świata będą głosować pojutrze Polacy. Zainteresowanie jest rekordowe. Do wyborów zarejestrowało się ponad 600 tysięcy naszych rodaków z zagranicy. Rekordowa jest również liczba komisji poza krajem – 417. Głosować można nawet na Białorusi czy w Rosji, ale nie w Ukrainie. Powód oczywisty jest wojna. Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa głosującym komisji wyborczej, a kwestie bezpieczeństwa w tym momencie są dla nas naprawdę priorytetem. Mówi Radio Z konsul w Kijowie Jacek Ogocłowski. Polacy z Ukrainy, żeby zagłosować, muszą pojechać do konsulatu w którymś z krajów sąsiednich. To mogą być także sądne dni dla kierowców. Niewykluczone, że w ten weekend będą musieli się zmierzyć z kolejkami i brakami paliw na stacjach. Wielu będzie chciało zatankować na zapas, bo eksperci ostrzegają, że po wyborach będzie drożej. Z wściekłymi kierowcami rozmawiał nasz warszawski. Na warszawskich stacjach rozmawiał nasz reporter Michał Dzieliński. Jak mógłby pan nie przeklinać, tylko powiedzieć tak? Nie, proszę pana, bo to się nie daje. Po kolejny raz leje 98. To jak pan myśli, ile będzie po 15 października? Myślę, że w granicach 6,5 do 7 zł. Tylko stopniowo będzie podnoszana. No. Na zapas pan tankował? Nie tankowałem na zapas. Nie posiadam cysterny. Według analityków rynku po wyborach ceny paliw mogą stopniowo dojść nawet do 8 zł za litr. A nasze pensje wcale różowo nie wyglądają. Według najnowszych danych GUS-u zarabiamy przeciętnie 7 tysięcy złotych brutto, ale większość poniżej tego poziomu. Doktor Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego wyjaśnia Radiu Z, że te dane obejmują całą gospodarkę, a nie tylko duże firmy. 66% z nas zarabia mniej niż ta średnia krajowa. Na pewno ci, którzy zaniżają, to jest w dużej części budżetówka. Natomiast ci, którzy ciągną ten wskaźnik w górę, osoby często pracujące w dużych miastach, w korporacjach, w firmach międzynarodowych, kadra kierownicza w spółkach Skarbu Państwa jak najbardziej, tak to są też te grupy osób, które zawyżają nam tą średnią. Ponad połowa Polaków zarabia tylko nieco powyżej 5 tysięcy brutto. Teraz ostatni gość Radia Z przed ciszą wyborczą. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. I nie tylko mnie. Władysław Kosiniak-Kamysz jest z nami, prezes Ludowców. Trzecia droga, dzień dobry. Weltajger, powiem złośliwie nawet dzień dobry, trochę. Dzień dobry, nie ma żadnych złośliwości, są tylko dobre myśli, i dobre widzę emocje. koniczynę w klapie. Wszystko jest na miejscu. Polacy przewidują, że jednak wygra Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach. Tak wynika z sondażu Iris dla Radia Z. I zdaniem respondentów na podium znajdzie się również Koalicja Obywatelska i Lewica. Taka jest intuicja Polaków. I co pan na to? A sondaże, te, które spływają przed chwilą, choćby chyba na antenie Polsatu, pojawił się kolejny sondaż wczoraj w Faktach. No wszystkie zaczynają wskazywać, że to trzecia droga będzie na podium. I te emocje, które się czuje wśród społeczeństwa. Zajęcie takiego miejsca, które daje możliwość odsunięcia PiS-u od władzy i rządzenia, to jest zwycięstwo albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u. To jest prosty wybór, przed którym staną już niedługo Polacy. No i to była doskonała agitacja w wykonaniu prezesa Ludowców. Natomiast to jest normalne, kluczowe jest pytanie, czy kto zwycięży, kto będzie pierwszy na pudle. Nie, kluczowe jest pytanie, kto będzie mógł rządzić po wyborach. No dobrze, ale jeśli zwycięży Prawo i Sprawiedliwość, i będziemy mogli rządzić. Prezydent powierzy misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości. W pierwszym kroku musi wygrać, muszą formacje demokratyczne wygrać taką przewagą, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto ma rządzić w Polsce. Więc my dajemy ofertę, do której coraz więcej Polaków chce przyjść. To zainteresowanie trzecią drogą w ostatnich dniach, tygodniach jest naprawdę ogromne. Coraz więcej osób chce głosować. Za to bardzo dziękujemy. Jak nas będzie 3 miliony, to jest pewność, że wygrywa demokracja, wygrywają formacje demokratyczne i utworzą rząd. Ale skąd to zainteresowanie i skąd to, że zyskujecie rzeczywiście w sondażach? To nawet ma wynikać z wewnętrznych sondaży partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości. Czy występ Szymona Hołowni w debacie w TVP to przynosi takie owoce? Na pewno też. To jest i nasza ciężka praca, jest bardzo dużo zapytań o program. Ale pan wymierza, dlaczego pan nie poszedł na debatę do TVP? Wybraliśmy wariant bardzo dobry, zwycięski. Więc to jest sztab, sztab pracuje. Kontro Szymona Hołowni jest czyste. Mamy podział obowiązków. Nie chodzi o czystość czy nieczystość konta. Ale na panu jednak ciąży bagaż rządów PO-PSL. Ale jest
też zysków tych rządów w postaci karty dużej rodziny, rocznego urlopu macierzyńskiego, żłobków, przedszkoli za złotówkę, programu Senior Vigo. Ale i tak wszystko blednie w starciu z 500+. Wsparcia dla młodych na rynku pracy. Nie blednie, tylko jest bardzo wyraziste i to jest rozwiązanie systemowe. Nawet nie zakwestionowane przez tych, którzy dzisiaj rządzą. Oni co prawda plusy dodawali, ale nawet te programy kontynuują, bo Maluch już nie jest Maluch, ale Maluch Plus. Senior nie jest Senior, tylko Senior Plus. Ale to są moje programy, które ja tworzyłem, które są bardzo dobre. Każda bliska swój ogonek chwali. Najdłuższy urlop rodzicielski w Europie został wprowadzony za naszych rządów. I to jest ten dorobek 1000 zł kosiniakowego na każde dziecko. A co panu podpowiada intuicja, że kto więc będzie... Więc naprawdę jest się czym pochwalić, dziękuję za tą możliwość. Dobrze, a co panu podpowiada intuicja, że kto będzie pierwszy na pudle? Nie, naprawdę zwycięstwo demokracji, zwycięstwo formacji demokratycznej nie zależy tylko od jednego komitetu wyborczego, zależy od tego, czy będzie mieć taką większość, która pozwala rządzić. My robimy wszystko, dlatego nasz wynik, wynik trzeciej drogi jest kluczowy. Głos oddany na nas, no to jest taki tak, najbardzej to wartościowy. Dwa razy. Dość teraz kłótni po do przodu, bo jest tyle do roboty w tym naszym ukochanym kraju, że musimy wygrać wysoką przewagą. To nie może być na 1-2 głosy, dlatego apelujemy do wszystkich o pójście na wybory. Napiszcie razem z nami lepszą historię, szanowni państwo. Bardzo o to prosimy teraz i zapraszamy. Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się nawet do kamery. To informacja dla tych, którzy nas tylko słuchają, a nas nie widzą. Minister Gliński. To coś, co w tym złego, że zachęcam ale do pójścia nic, na wybory? Ja to myślę, że razem z panią pan redaktor zachęcamy do pójścia na wybory. No tak, ja zachęcam do pójścia na wybory, jak najbardziej tak. Uważam, że jest to nie tylko przywilej, ale i obowiązek, chociaż obowiązkiem de facto wobec prawa nie jest. No, według prawa nie jest. Ale jest że to takim obywatelskim obowiązkiem. Tak. Jeżeli ktoś oddaje to prawo, które jest zdobyczą demokracji, które jest wielką wartością w demokracji. Komuś, kto ma inne poglądy, no to jak później mieć pytania, pretensje do tych, którzy rządzą, jeżeli się nie bierze udziału w wyborach? Uważam, że to jest podstawowy obowiązek i podstawowe prawo i z jednego i z drugiego trzeba się wywiązać. Minister Gliński był rano gościem Radia Z i gościem Bogdana Romanowskiego i on też jest przekonany, że zwycięży Prawo i Sprawiedliwość. No i co powiedział? Polacy nie oddadzą władzy chłopaczkom w krótkich majtkach. No to chyba też jest o panu. No jak to, o tym, który rządził, był ministrem pracy, współrządził. Już ten mój wiek młody, dziękuję za to, choć niestety to przemija, podkreślał prezes Kaczyński, odnosił się do mojego wieku. Ja mu zacytowałem fraszkę Staudingera. Jedni są wiecznie młodzy, drudzy są wiecznie starzy. To kwestia charakteru, nie kalendarzy. My mamy bardzo dobre charaktery z Szymonem Hołownią. Mamy wolę walki, jesteśmy Jejku, przygotowani. Mamy doświadczenie, mamy plan dla Polski. Jesteśmy gotowi do tego, żeby brać odpowiedzialność. Pokolenie 40-latków jest gotowe, żeby brać odpowiedzialność za Polskę. I myślę, że ta zmiana pokoleniowa też jest oczekiwana przez wielu. Rozumiem, o tym że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien być premierem po prostu w przyszłym rządzie. Rządzie opozycyjnym. Każda formacja dąży do tego, żeby realizować swój program w systemie politycznym w Polsce funkcjonującym. Oczywiście premier ma bardzo wielką możliwość realizacji programu, ale to naprawdę nie ma dzisiaj dzielenia ani stanowisk, ani skóry na niedźwiedziu. Dzisiaj jest wciąż zasuwanie od świtu do nocy do 23.59. No ja wszyscy byłem... będą tak robić, także to nie jest jakieś wyjątkowe działanie. Wie pani, ja jeżdżę po Polsce i jestem chyba liderem, który odwiedził najwięcej okręgów wyborczych, w niektórych po 3 razy. Przed chwilą wróciłem z Płocka, byłem w Baranowie. I co z tych wyjazdowych byliśmy razem. Czy odbijecie wieś już na spotkaniu w Warszawie, za chwilę będziemy pod pomnikiem Witosa, a wieczorem w Grodzisku Mazowieckim. Ja swoje, pan swoje. Pytam, czy odbijecie wieś? Odbijemy i wieś, i miasta, bo i w miastach, i na wsi wygrywało PiS w ostatnich wyborach, skąd bo wygrało w Polsce. Skąd takie przekonanie? Bo widzimy, jak się zmienia sytuacja, jak się zmienia podejście, jak wiele osób, tych, którzy głosowali również na PiS, mówi, ten podział społeczny, bardzo wiele osób na to zwracało nam uwagę. Na każdych spotkaniach, jak przyjechaliśmy Polskę od Bałtyku po Beskid Sądecki 2 tygodnie temu w takim objeździe 1000 spotkań trzeciej drogi. Że tak późno, no dobrze, że w ogóle. No. Ale ja jeżdżę po Polsce przez całą kadencję. Tak? Pracowitości w tym względzie nie można odmówić i te różne uszczypliwości mogę przyjąć, ale ta jest zupełnie nietrafiona. Ale to wybaczam. Ludzki pan. Jeśli chodzi o podziały społeczne, o to, że jest taki ogromny podział społeczny, o to, że jest te stoły są świąteczne, przecięte na pół, ta nienawiść, to naprawdę trzeba połączyć, trzeba to zmienić, trzeba odbudować wspólnotę.
A jakby pan podsumował te 8 lat rządów obozu tak zwanej dobrej zmiany? A podsumowanie przyniosłem ze sobą, bo przed chwilą... Kilka godzin temu odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Krakowie w pierwszej instancji w trybie wyborczym i pan minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus musi mnie przeprosić za podanie prawdziwej informacji w trakcie programu Tu Mówi Polska 11 października 2023 roku. Czyli dwa dni temu. I powiedzieć, że żałuje, że do takiej sytuacji doszło. No, ale to jest wyrok nieprawomocny, musi być prawomocny. No, ale nie oczywiście, wiem, ale jest pierwsza... Ale czy sąd to rozstrzygnie do północy? To już jest wyborczym? Ja mam to orzeczenie sądu, które przedstawiłem. I to jest podsumowanie pana zdania, to jest podsumowanie, wiele kłamstw, wiele nieprawd, manipulacji. To jest to podsumowanie, które można dzisiaj bardzo krótko powiedzieć, ale całościowe podsumowanie, taki audyt otwarcia tego, co się działo przez te 8 lat. Rzeczy dobre zostaną zachowane, to, co zostało dane, nie zostanie odebrane, ale wiele trzeba naprawić. Przywrócić wspólnotę, umocnić Polskę w Unii Europejskiej, sięgnąć po środki z KPO, z polityki spójności, przywrócić praworządność, obronić polskich przedsiębiorców i wzmocnić, dać szansę na pracę, która się opłaca. No to tyle w części radiowej, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Władysław Kośniak-Kamysz, prezes Ludowców, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radioz.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie, to jest gość Radia Z. To jeszcze raz nawiążę do tej rozmowy z Piotrem Glińskim, wicepremierem numer jeden w Warszawie. No zobaczymy, jaki wykręci wynik, mówiąc tak kolokwialnie. Bo był pytany o sytuację w armii po dymisjach dwóch najważniejszych generałów. No władza bagatelizuje, to mówi, że w sumie nic się nie stało, a poza tym szybko znaleziono następców, więc i co jeszcze mówił? No ludzie kochani, nie ma co porównywać, tak mówił wicepremier Gliński. Polska jest krajem, on jest jeszcze wicepremierem? Już nie jest. Polska jest krajem, który jest dobrze przygotowany do ewentualnego ataku. To my wzmacniamy polską armię. Oni rozbrajali. Kłamią. I generałowie odeszli dlatego... Że wy kłamiecie. Generałowie powołani przez obecnie rządzących. Przecież i szef sztabu generalnego, i dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, to byli nominowani generałowie na te stanowiska przez pana prezydenta Dudę. Nominacja prezydenta Komorowskiego, tak, to nie jest wcześniejsza ekipa. Tak. I oni nie wytrzymali, oni powiedzieli, że mają dość i odeszli, bo myślę, że jak się dowiadywali z Twittera o zakupach dla polskiej armii, niekonsultowanych zakupach, nietestowanych przez żołnierzy. Ale to źle, że się na przykład kupuje patrioty? Bardzo dobrze się kupuje sprzęt, tylko ja bym, jak kupując sprzęt wojskowy, zapytał szefa sztabu generalnego. Albo samoloty F-35, które mają trafić chciałbym, żeby były inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. My na przykład proponujemy poprawkę 50 na 50. 50% sprzętu wytwarzanego w polskich zakładach na terytorium Rzeczpospolitej, a 50% kupowane za granicą. Jak się wykorzystuje mundur żołnierza na spod partyjnym konferencjach, bo żołnierze stanowią scenografię, stanowią tło. Ale za waszych czasów nie było takich praktyk w ogóle zupełnie? Ja nigdy nie miałem konferencji prasowej, na, żebym stał na tle żołnierzy Wojska Polskiego. Ale minister pracy miałby stanąć polskiego. Na tle żołnierzy, no to ale już w ogóle byłoby jakiś... Oni wykorzystują mundur nie tylko żołnierza polskiego, a żołnierza Wojska Polskiego, ale również funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, bardzo często. A OSP chcecie zadbać bardzo o OSP. A kto stoi na czele OSP? Waldemar Pawlak. I dlatego przez przypadek chcecie zadbać o OSP. Ale to jest największa organizacja pozarządowa. No tak. To jest 700 tysięcy ludzi. Na czele stoi Waldemar Pawlak, były premier. Wybierany przez strażaków. Członek PSL-u. No, ale coś w tym złego? Nie, tylko mówię, takie są fakty. No to jest piękna sprawa, że od wielu lat strażacy ochotnicy go wybierają na szefa swoich struktur. I mają zaufanie, tak? Oczywiście, to jest organizacja pozarządowa, która gwarantuje dzisiaj bezpieczeństwo, bo pani redaktor, szanowni państwo, Polska dzisiaj nie ma ustawy o obronie cywilnej, bo została uchylona, nie ma ustawy o ochronie ludności. Ale dzisiaj jest ustawa o obronie ojczyzny. Ale ona właśnie uchyliła obronę cywilną i nie ma dzisiaj, nie przygotowali rządzący, nie zdążyli w tym ferworze stania na konferencjach prasowych z żołnierzami i funkcjonariuszami na partyjnych, bo to czym innym jest publiczne, jak to dobrze pokazał minister chyba w Kanadzie i tam była konferencja ministra w Kanadzie, stali żołnierze za nim i w pewnym momencie zaczęły się już odpowiedzi na pytania polityczne. Jeden z żołnierzy podszedł, z oficerów podszedł i powiedział: panie ministrze, my schodzimy, bo teraz się zaczyna część już polityczna, my w tym nie będziemy uczestniczyć. A on powiedział: oczywiście, tak. To tak to ma wyglądać. O tym mówię. To jest to wykorzystywanie. A OSP, chwała
ochotniczym strażom pożarnym za to, co robią, wychowują młodzież, są młodzieżowe drużyny pożarnicze, ratują, są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, pierwsi jeżdżą często do wypadków. Dlatego kultura wy chcecie, by walczyć dla nich jakieś dodatki do emerytury. Są już, ale powinny być wyższe, ale chciałbym, żeby Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli strażacy, ochotnicy mogli sami decydować, jakie zakupy są dla nich najpotrzebniejsze. Sądzę, że nie mieć pan czasu, żeby obejrzeć film Korzenie Zła o skokach. Bracia Sekielscy wypuścili ten film. Wiem, że dzisiaj jest od rana. Do internetu, można obejrzeć to na YouTubie. No i chodzi tam, ja też nie obejrzałam, więc też mi się trudno opowiadać, ale czytam skróty, że główny bohater tego filmu, Piotr Polaszczyk, był oficer w WSI, twierdzi, że z funduszu łapówkowego Skok Wołomin dawał pieniądze Jackowi Sasinowi. I pieniądze miały iść, nazwijmy to, na partię. I Jacek Sasin mówi, że Polaszczyk jest niewiarygodny. Tylko, że jego relacje mają potwierdzać inni świadkowie. Będę chciał ten film oglądnąć jak najszybciej, no dzisiaj od 6.30 w trasie kampanijnej, prawie do północy. To jutro będzie. Więc jutro mam nadzieję, że się uda oglądnąć. Sytuacja jest poważna, sprawa skoków niewyjaśniona od lat, sprawa, która budzi emocje. Dobrze, że niezależni dziennikarze publikują kolejne raporty, kolejne dokumenty na ten temat. A sądzi pan, że to może wpłynąć na wynik wyborów? Jest chyba już tak krótki czas do wyborów, że nie wiem, czy to rozejdzie się tak szeroko i będzie miało dotarcie do rzeszy wyborców, ale na pewno będzie miało wpływ. Będzie że miało wpływ na to, co że się będzie działo były po wyborach. Bez realnej kontroli. Nadzoru finansowego. I że pieniądze z kasy krajowej wprowadzano za granicę, wykorzystywano do przekrętów, mówiąc kolokwialnie, do kredytów na tak zwanego słupa i wyłudzeń nawet ze strony polityków. Chcemy powołać po wygranych wyborach komisję o dumnie brzmiącej nazwie Komisję Prawa i Sprawiedliwości do zbadania wszystkich afer PiS-u. I jest tego dużo, tak, jest tego bardzo dużo, więc roboty ta komisja będzie miała. I kto miałby zasiadać w tej Komisji Prawa i Sprawiedliwości? No najlepsi parlamentarzyści, których wyłonimy. No, to jest, kto by był na przykład z trzeciej drogi? Bardzo dobry jest Krzysztof Paszyk, który ma już doświadczenia z Komisji Sprawiedliwości. Już dzielimy jednak skórę na niedźwiedziu. To nie jest stanowisko, które przynosi jakiś pewnie splendor wielki, tylko to jest ciężka praca. A to na pewno praca w komisji śledczej, jak najbardziej. Tak, to na pewno. To jest zasuwanie od świtu do nocy. No, film wywołuje dużo emocji w internecie. Jest wiele na ten temat komentarzy, między innymi na platformie X, dawny Twitter. Więc jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć, to sobie obejrzy. Za to w TVP taśmy Banasia. Na razie są fragmenty nagrań rozmów Mariana Banasia. I szef Najwyższej Izby Kontroli mówi na tych taśmach, że no umieścił na liście Konfederacji, czy też wsadził na listę Konfederacji swojego syna Jakuba, żeby ten pilnował, by po wyborach Konfederacja nie weszła w koalicję z PiS. I ta rozmowa przebiega w takim oto duecie, że Marian Banaś rozmawia z warszawskim mecenasem, konstytucjonalistą, profesorem Markiem Achmajem, aż rządowa telewizja przedstawia mecenasa Achmaja jako pośrednika Donalda Tuska. Nie wiadomo, kto nagrał szefa NIK. No TVP twierdzi, że urzędnicy. No i wszystko wiadomo, cały kto wybrał Mariana Banasia na szefa NIK-u. Bo to był jeden z ministrów w rządzie PiS-u, wybrany na szefa NIK-u. Był szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz stoi na czele organu kontrolnego państwa polskiego, które jest jedną z niewielu już niezależnych instytucji. Tak naprawdę został Rzecznik Praw Obywatelskich i Najwyższa Izba Kontroli, która publikuje bardzo ważne raporty. Ale próbuje film, na przykład zbadać aferę wizową. Czy ten film ma na przykład przykryć film Korzenie Zła, a może też raportników w sprawie tego, co się działo w Narodowym Centrum? To pewnie jest już takie wywołanie takiego chaosu i zamieszania, żeby wyborcy jak najmniej z tego wiedzieli, więc my prosimy o zapoznanie się z programem Trzeciej Drogi, o to, żebyśmy porozmawiali o naszych 12 gwarancjach, o tym, co trzeba zrobić, żeby ludzie nie umierali w kolejkach do lekarzy, żeby był dobrowolny ZUS, żeby można było płacić PIT rodziny, czyli niższe podatki dla rodzin wielodzietnych. Ja o to zaraz zapytam, ale nie zadaję sobie panu pytanie, kto stoi za takim nagraniem? Pegasus? Nie wiem, bo też nie, no. TVP nie ma żadnych informacji. TVP twierdzi, że urzędnicy. No to pytanie kto, no bo to rozumiem, że nie uczestniczy tego spotkania, tylko jakieś osoby z zewnątrz. Właśnie, to jak urzędnicy uczestniczyli w takim spotkaniu Banasia, czy jakiekolwiek służby państwa się tym tematem zajmują, czy to jest tylko publikacja medialna? Bo uważam, że trzeba przywrócić i praworządność, i prawo, które będzie przestrzegane, bo dzisiaj to wszystko jest jeden wielki bajzel i rozgardiasz.
Prawnik w rozmowie z Onetem potwierdził, że rzeczywiście rozmawiał z prezesem Banasiem i że rozmowa nie jest ani nielegalna, ani zdrożna i nie odbyła się za publiczne pieniądze, tak powiedział mecenas Chmaj. A jeszcze przypomnijmy, że Jakub Banaś, czyli syn prezesa Banasia, kandyduje do Sejmu z drugiego miejsca z list Konfederacji. Na warszawskiej liście jest tą dwójką. Na liście warszawskiej dwójką też trzeba przypomnieć, że Władysław Bartoszewski. Myślę, tak, że to jest dużo. Ale też Marian Banaś jako prezes NIK wystąpił na jednej konferencji ze Sławomirem Mentzenem, który jest jednym z liderów Konfederacji. Uważam, że jest inna dwójka na liście warszawskiej dużo ciekawsza, to jest Władysław Bartoszewski na trzeciej drodze. Dla pana taki występ prezesa Najwyższej Izby Kontroli w towarzystwie polityka, który ubiega się o mandat w Sejmie i który jest jednym z liderów Konfederacji, to było okej, czy nie było okej? To było w sprawie ustawy, którą Marian Banaś jako prezes NIK chciałby skierować do parlamentarzystów. Ja uważam, że lepsze by było zaproszenie wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie i poproszenie o zaprezentowanie założeń ustawy, porozmawianie ze wszystkimi, a nie z jednym środowiskiem. To niedobrze, że prezes NIK-u idzie tylko w stronę jednego środowiska, a nie było to szersze forum. Tylko powinno się odbywać w Sejmie, a nie w Najwyższej Izbie Kontroli, bo Sejm jest od przyjmowania ustawy, a nie Najwyższa Izba Kontroli. Zanim przejdziemy do waszego programu, o którym za chwilę chcę porozmawiać też, bo na przykład interesuje mnie propozycja, co prawda to jest propozycja Polski 2050, ale być może również chcielibyście się pod tym podpisać. Jak skrócić kolejki do lekarzy specjalistów i że niby do 60 dni? To jest nasza propozycja wspólna. To jest 12 gwarancji trzeciej drogi. Ja nie wiem, drogi. Jak to można zrobić, kiedy brakuje lekarzy, o czym wy zresztą piszecie we własnym programie, programie PSL-u. Mówię, mamy program ale na jeszcze, ten temat. Dobrze, to jest ważne, bo ludzie umierają w kolejkach. Zaraz o tym porozmawiamy. Ale jeszcze chciałam... kolejki zarządów PiSu do specjalistów. Tak, i zaraz o tym porozmawiamy, bo ochrona zdrowia absolutnie dotyczy albo może dotyczyć każdego z nas. Natomiast jeszcze chciałam zapytać, bo kolejny mail wyciekł ze skrzynki Michała Badawczyka, albo inaczej te, które wyciekały, został upubliczniony. No i tym razem chodzi o to, że siostra premiera Morawieckiego podesłała ówczesnemu szefowi kancelarii premiera, bo to był rok bodajże 2018, CV z zapytaniem, że młoda kobieta szuka pracy. Uwaga, młoda szuka pracy, najbardziej chciałaby w jakimś polskim instytucie, no najlepiej w Nowym Jorku, czy istnieje szansa, aby jej pomóc. Miała napisać Anna Morawiecka do Michała Dworczyka, ówczesnego szefa kancelarii premiera i jednego z najbliższych współpracowników pana premiera. I co pan na to? To jest zupełnie inny program niż my wdrażaliśmy, bo właśnie jak byłem ministrem pracy, to powstała praca dla młodych, ale to było wsparcie dla polskich przedsiębiorców. 3 miliardy złotych przekazane na wsparcie dla młodych, a to jest esencja tych rządów. To, co też Szymon Hołownia słusznie powiedział, że tych tłuste koty niech pakują już swoje kuwety ze spółek Skarbu Państwa i niech się zabierają. 15 października Polacy pokażą czerwoną kartkę właśnie takim zachowaniom, takim działaniom tego rządu. No to się jeszcze okaże. Z waszego programu można wyczytać, że w Polsce brakuje około 20 tysięcy lekarzy ze wskaźnikiem 2,4 na 1000 mieszkańców. Jesteśmy na szarym końcu. Tak, bo średni wskaźnik w Europie 3,7, prawie 4 powiedzmy. No więc jakim cudem te kolejki do specjalistów miałyby się skrócić do 60 dni, do 2 miesięcy przy takich deficytach w zatrudnieniu? Po pierwsze mamy program polegający na tym, że 60 dni, jeżeli nie dostajesz się do lekarza specjalisty z publicznych środków, idziesz prywatnie, a NFZ zapłaci. Czyli zakładamy, że to jest niemożliwe do realizacji. To jest bardzo możliwe. To spowoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie konkurencja i moim zdaniem publiczny świadczeniodawca, publiczna ochrona zdrowia będzie lepiej się organizować, żeby nie stracić pacjenta. Zupełnie wymaga przeorganizowania funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Inna wycena świadczeń medycznych jest potrzebna. Regionalna gospodarka wspierająca kontrolę nad szpitalami na poziomie regionalnym, koordynację między szpitalami. Tego dzisiaj nie ma. Dzisiaj szpitale powiatowe podkupują sobie nawet czasem lekarzy, konkurują bardzo ostro ze sobą, a tutaj musi być więcej koordynacji i współpracy. W jednym szpitalu powiatowym widzimy upadające ginekologię i położnictwo i to jest na porządku dziennym. Przy tej niestety bardzo niskiej liczbie urodzeń, przypomnę, 300 tysięcy dzieci urodziło się w ubiegłym roku, najmniej od końca II wojny światowej. Jeszcze w 2017 roku to było 400 tysięcy dzieci. Jest tragedia. Czyli szpitale trzeba powodowe. Refundować in vitro. 100%. Nie jakiś program czyli ograniczony. Czyli państwo ma płacić za procedurę in vitro. Ma być normalna. Dzisiaj to nie jest procedura finansowana. Jako leczenie bezpłodności, tak? Tak, bo 20% par w Polsce boryka się z problemem trudności zajścia w ciąży czy z niepłodnością. To jest jedna z najokrutniejszych rzeczy, jaką ten rząd zrobił. Pozbawił
osoby, które nie mają pieniędzy, których na to nie stać, największego szczęścia, bo czasem jedynym ratunkiem jest metoda in vitro. I każdy decyduje, czy chce z tej metody skorzystać, czy nie. No to jest już wolna wola po konsultacji z lekarzem. Dylematy natury etycznej. Ale to każdy ma prawo to rozważyć. Jest wielkie szczęście posiadać dzieci. Naprawdę no największe szczęście. Tak samo szczęście. Chyba każda kobieta ma prawo rozważyć do tego, czy zażyje pigułkę po, czy nie. A wy chcecie, żeby była cały czas na receptę. Nie, dlaczego? Ale tutaj myślę, że powrót do tych zasad po konsultacjach z lekarzami. Tylko żeby to się nie stało nagminne i powszechne. Ale pan uważa, że kobiety będą to po prostu traktować nie, jak cukierki, właśnie, tak? Za naszych rządów było to dostępne bez recepty. No właśnie, to dlaczego nie może być tak samo? No myślę, że może być. Aha, myślę, że może jednak być. Uważa pan, że pigułka po powinna być bez recepty, ale w waszym programie jest inaczej chyba. Ale nie ma, nie, tego nie obejmuje nasz program. Nasz program obejmuje in vitro, żeby było w pełni refundowane. Nasz program obejmuje skracanie kolejek do lekarzy. Nasz i referendum w sprawie ewentualnie liberalizacji przywrócenie prawa zasad. Po pierwsze, przywrócenie zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli przywrócenie poczucia bezpieczeństwa. Po drugie, referendum w tej sprawie, bo politycy się nie dogadali i nie dogadają już w tej sprawie. Więc muszą zdecydować wyborcy. Szczególnie liczę na głos kobiet, których jest więcej, a na pewno dużo więcej niż w dzisiejszym parlamencie, bo to są miliony, a nie 460 osób będzie o tym decydować. A w referendum weźmie pan udział teraz przy okazji głosowania? Nie planuję. A dlaczego? Bo uważam, że te pytania są z przeszłości, a nie o przyszłość. No ale to jedno referendum jest dobre, to jest niedobre, tak? Ale nie, bo jest nie, pan, ale on, ono nie ale rozstrzyga. Jest pan orędownikiem tego. Albo to tego zależy od pytań. Referendum bezpośredniej demokracji, czy nie? Jestem zwolennikiem, tylko nie każde pytanie jest mądre. Te pytania są z przeszłości, a nie o przyszłość. A nasze rozwiązuje ważną kwestię społeczną, która jest nie do rozstrzygnięcia przez polityków. Tu można polemizować, czy one dotyczą tylko bycie za referendum, to nie znaczy bycie za każdym pytaniem referendalnym. Jak one są sformułowane, czy dotyczą przeszłości, to ja bym tutaj polemizowała. Sebastian pyta, czy brał pan udział w referendum w 2015 roku? Brałem. Tym, które zainicjował prezydent Komorowski. Komorowski. I czym ono się różni od tego z najbliższej niedzieli? Bo na przykład ta sprawa dotycząca wieku emerytalnego, ona jest już rozstrzygnięta. Wyborcy w 2015 roku wypowiedzieli się w tej sprawie. Ale dlaczego tamto referendum sprawa było lepsze migracji, niż to? Ja nie oceniam, czy jest lepsze, czy gorsze. Ale skoro pan wziął to udział, to uznał pan, że jednak ono nie, jest... Nie, uznałem, że na tamte pytania warto odpowiedzieć, a na te pytania nie warto odpowiadać. Ale każdy zrobi, jak chce. Ja jestem za wolnością. Ale tamto referendum też służyło temu, żeby uratować prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Ja jestem za wolnością. Uważam, że akurat to był politycznie zły krok, ogłoszenie tego referendum. I dlatego wziąłem w nim udział. Nie, tylko nie łączmy polityki, decyzji politycznej z decyzją o wzięciu udziału w referendum. Ono nie było przynajmniej połączone z dniem wyborów, tak jak jest teraz. Będzie jedno prawdziwe referendum w dniu 15 października, to jest głos wyborczy i referendum się odbywa. Czy jesteś właśnie za tym, żeby kolejki do lekarzy były krótsze? Czy jesteś za dobrowolnym ZUS-em? Czy jesteś za bezpieczną żywnością, a nie sprowadzaniem nieskontrolowanej żywności zboża z Ukrainy? To są prawdziwe pytania, na które trzeba odpowiadać i na nie odpowiedzą Polacy w referendum, jakim będzie wybory do Sejmu i Senatu. No właśnie, to też był taki, w trakcie trwania tej kadencji, to też to pytanie wracało jak bumerang. W takim razie, czy po 2035 roku nie będziemy mogli kupić samochodu spalinowego? I co? I to by było już dużo ciekawsze pytanie, bo ja uważam, że takie nakazy i ukazy płynące z Unii Europejskiej szkodzą Unii Europejskiej, nie są dobre, jeżeli samochody elektryczne... No dobrze, a jak wasi posłowie głosowali w Parlamencie Europejskim? Jeżeli samochody elektryczne będą... Ale głosowali za czy przeciw? Pani redaktor. No, jeżeli ale nie samochody, chce pan powiedzieć, bo głosowali za. Dokończę myśl. Proszę. Jeżeli samochody elektryczne będą tańsze i lepsze od samochodów spalinowych, to będziemy je kupować. Jeżeli będą gorsze i droższe, to nie będziemy ich kupować. Ja jestem przeciwko takim stawianiu sprawy, takiej dyrektywie. Uważam, że mniej nakazów, mniej biurokracji, więcej rozsądku i normalności. Powrócę do pytania. A jak głosowali posłowie PSL-u, europosłowie PSL-u w parlamencie? Nie wiem, czy na tym było głosowanie. Nie mam teraz karty wydruku przed sobą. Ja bym głosował przeciwko. Jest jeszcze kolejne pytanie od słuchacza. Czy jest pan katolikiem, prawda? Tak. A czy popiera pan aborcję? Jestem za ochroną życia. I jestem za powrotem do kompromisu, który był i obowiązywał. Czyli dla pana byłoby to optymalne rozwiązanie? Uważam, tak? że to jest nakreślenie ram, które państwo, niezależnie czy ktoś jest wierzący czy niewierzący, państwo ma obowiązek nakreślania pewnych ram prawnych, w których się porusza. I w tej sprawie ja jestem za
Ale ten kompromis aborcyjny z 1993 roku też jest dość restrykcyjny. No nie tak jak to mamy teraz, nie, no, po wyroku tylko, że Trybunału sytuacji... Konstytucyjnego w 2020 roku, ale jednak tak. Tylko, że takich sytuacji jak w Nowym Targu, w innych miejscach... Gdzie kobiety umarły. Za naszych rządów, jak funkcjonował ten kompromis z 90-tych lat, nie było, a teraz były. Więc bardzo źle się stało, że Trybunał Konstytucyjny na wniosek PiS-u i Konfederacji... Na śmierć kobiet, które spodziewają się dziecka, no też zdarzały się pod waszymi rządami. Nie, tylko, że czy one wynikały wtedy z prawa, które zostało zmienione? Bo dzisiaj wielu lekarzy, czy też w tych sprawach, które były przedstawiane, opinie były takie, że nie było, że te ramy prawne ograniczają możliwość działania. O takich przypadkach ja za naszych rządów nie słyszałem i nie pamiętam takich. Więc to jest ta różnica, że ten wyrok pozbawił poczucia bezpieczeństwa. Dlatego my proponujemy powrót w pierwszej kolejności. To byłoby możliwe w kolejnym Sejmie do tych zasad sprzed wyroku Trybunału, a w drugim rozpisanie referendum. Tylko jak cofnąć ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Przecież w Konstytucji jest zapisane, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. No to te przepisy, one odnosiły się do konkretnych bardzo przepisów, które były w ustawie. Wystarczy jest ten sam duch tych przepisów sformułować moim zdaniem trochę inaczej i wtedy jest domniemanie konstytucyjności każdej ustawy, którą przyjmuje parlament. Dopiero ta ustawa musi być zaskarżona. Kolejne pytanie słuchacza. PSL rękami Janusza Piechocińskiego, kiedyś był prezesem PSL-u, zniszczył polski grafen. Dlaczego mamy wam uwierzyć, że zadbacie o polską gospodarkę, skoro pogrzebaliście szansę na stworzenie w Polsce technologicznej rewolucji, nominując na szefa projektu człowieka, który nie miał pojęcia o grafenie? Janusz Piechociński zrobił bardzo dużo dobrego w promocji polskiej gospodarki. Pamiętam jego programy. Ale jeśli chodzi programy. O grafen, też zrobił dużo? Nie uczestniczyłem bezpośrednio w sprawie grafenu, więc pewnie ale warto to nie zaprosić jest tak, że Janusza Piechocińskiego. Pogrzebał ten projekt? Nie sądzę, bo ten czas wynegocjowania największego budżetu z Unii Europejskiej to też czas właśnie, kiedy wicepremierem był Janusz Piechociński. Na innowacje, deregulacja, różnego rodzaju pakiety. Czyli broni pan kolegi jak niepodległości. Co pan sądzi o potencjalnej kandydaturze Krzysztofa Bosaka na stanowisko? Dobrą opinię po prostu. Co pan sądzi o potencjalnej kandydaturze, to jest kolejne pytanie od słuchacza, Krzysztofa Bosaka na stanowisko marszałka Sejmu? Uważam, że większość parlamentarna powinna wyłaniać marszałka Sejmu. My chcemy stworzyć tą większość z partii demokratycznych i z tej większości powinien być wyłoniony marszałek Sejmu. Więc ja rozumiem, że to jest chęć promowania, taka zagrywka teraz przed wyborami, ale to zobaczmy, jaka będzie większość. Jeżeli większość będzie po stronie partii opozycyjnych, partii demokratycznych, które dzisiaj są w pakcie senackim, żeby było bardzo konkretnie powiedziane. A może to byłaby cena, to my wyłonimy marszałka zapłacić Sejmu ze swojego żeby grona. Na przykład opozycja mogła rządzić, nie mogła stworzyć rządu większościowego, no ale ja na uważam, przykład że partie, ja uważam, że partie Paktu Senackiego uzyskają większość. Zrobimy wszystko, żeby to była większość taka bezpieczna, dużo powyżej 231 mandatów, bo wtedy jest ta sprawność rządzenia bardzo duża, a tej sprawności w takich warunkach jest. Odbudowy Polski po tych 8 latach potrzebujemy. No dobrze, ale jeśli to miał być rząd składający się z 4 partii, to on będzie sprawnie rządził? Będzie sprawnie rządził, bo ma wspólny mianownik. Demokracja, praworządność, silna Polska w Europie, odbudowa gospodarki, postawienie na inwestycje. Ale jest też sporo różnic. Oczywiście spraw światopoglądowych to porozumienie nie może obejmować. Bo dlatego idziemy w różnych też komitetach. Ale nie chodzi o sprawy światopoglądowe. A to umowa koalicji... 0% to jest dobry... My mamy inny pomysł, ale to jest normalna dyskusja. No, przedstawimy jeden projekt, my na przykład dotyczący dobrowolnego ZUS-u. Platforma może przedstawić swoje projekty. Znajdziemy porozumienie. My dogadaliśmy się pomiędzy PSL-em a Polską 2050. Wielu w to nie wierzyło i to jest przykład, że porozumienie jest możliwe. A jakie są korzyści z tego, że dla PSL-u, że poszliście do tych wyborów, idziecie do tych wyborów z Polską 2050? To nie chodzi o korzyści dla PSL-u, to chodzi o korzyści dla Polski, ponieważ mamy szansę dzięki temu wygrać wybory, bo nie ma takiego rozdrobnienia.
uprawnienia. Połączyły się dwa środowiska, które łączą tradycję z nowoczesnością, miasto ze wsią. Łączymy swoje siły po to, żeby nasz wynik był coraz lepszy i to się udaje, więc korzyści są dla wszystkich. Jeżeli wygra Trzecia Droga, jeżeli Trzecia Droga zajmie taką pozycję, żeby formułować rząd i odsunąć PiS od władzy, no to jest sukces całej Polski i całej demokracji. Po to startujemy właśnie, po to połączyliśmy siły też i też pokazujemy, że potrafimy się dogadać, że w tym całym chaosie, w tej szaleństwie nienawiści, które rozgorzało, jest możliwość dojścia do porozumienia, jest dialog, jest współpraca. No teraz mi się wyświetliło, że ostatnio proste przed wyborami PiS traci, wyraźnie zyskuje jedna partia. To chyba o was chodzi. To ale dobra informacja być skuteczni, no ale tyle pan mówił też, ile ja słyszałam konferencji na ten temat, że trzeba skończyć wreszcie ze zmianą czasu z letniego na zimowy, że powinien być tylko letni. No i co? Złożyliście ustawę, ale nic nie wskuraliście. Bo nie rządzimy. Od 8 lat rządzi PiS i na komisji zagłosował za tą ustawą. Przeforsowaliśmy to w Parlamencie Europejskim. COVID oczywiście na tym poziomie europejskim to opóźnił niestety, ale jest wniosek płynący z Unii Europejskiej do wszystkich państw członkowskich, żeby pójść właśnie w tym kierunku. Więc ta sprawa jest bardzo ważna. My ją dopniemy, jak będziemy rządzić, no to mamy taką możliwość. Jak się jest w opozycji, no to niestety mądre nawet pomysły nie przechodzą. A czy zgadza się pan z niedawnym postulatem Artura Dziambora, który przecież startuje z waszej listy, żeby siostra z bratem mogli zawrzeć związek partnerski? Nie znam takiego postulatu, nie słyszałem z ust Artura Dziambora, ale to kompletnie coś takiego nie wypowiedział i to czyli nie ma dla szans. Pana to się wydaje jednak trochę dziwna konstrukcja, tak? No to związek, jest kompletnie jakieś. A na przykład, czy dwie wdowy dziwne. Na przykład mogłyby zawrzeć związek partnerski? Nie, ale to nie będę tutaj wchodził w takie rozważania. Chciałbym, żeby bo ludzie to o tym decydują, nie politycy. Chciałbym, żeby była możliwość dostępu do informacji, do dziedziczenia, bo tego brakuje i o tym mówią czyli nam związki na spotkaniu. Partnerskie, tak. Mówię o dostępie do informacji. I związki partnerskie nie. Pani redaktor, ja przedstawiam nasz program, co mamy w programie. My tego nie prezentujemy, to prezentują inne formacje po stronie demokratycznej opozycji. Gdyby doszło do głosowania, to jakbyście bardziej. Zagłosowali? Ale wstrzymalibyśmy się od głosu. Wobec jakiej ustawy? Co by było w tej ustawie? Związki partnerskie. Bo jakby tam było na przykład zrównanie ze statusem małżeństwa i adopcja przez nie dzieci, to zagłosuję przeciwko. To za czymś takim nie zagłosuję. Jeżeli by było w ustawie, niezależnie jak ją nazwiemy, dotyczące sprawa dziedziczenia, sprawa dostępu do informacji medycznej, to jestem za. I pytanie od kolegów z programu, szczyt wszystkiego. Czy spotkał pan w swoim życiu Władysława młodszego od pana? Spotkałem. Jest to rzadkość. W ogóle jak byłem dzieckiem w szkole, no to imię nie było powszechne. Już wtedy, w latach 90., kiedy ja chodziłem do podstawówki, ale ja mam to imię po moim dziadku. Dziadku Władysławie świętej pamięci. Wspaniałym człowieku. Dziadek był prostym chłopem spod tarnowskiej wsi. Nie miał skończonych wielu klas, ale nauczył mnie najważniejszych rzeczy w życiu, szacunku do drugiego człowieka, tego, że jeżeli ktoś zawiść, nienawiść nosi w sercu, to jest to bardzo złe i najgorsze. Był żołnierzem Wojska Polskiego, był ułanem w 13 Pułku Ułanu Wileńskim, żołnierzem batalionów chłopskich. Jestem dumny, że mam imię po nim, choć jak spotkałem pierwszą osobę, to był mój rówieśnik, Rówieśnik, czyli nie Władek młodszy. Gałgan, ale to już było kilka lat temu. Pozdrawiam serdecznie, pamiętam jak się spotkaliśmy. To było po 20 latach. Czyli to był 20 de facto latach mojego życia. Ale, a młodszy? A teraz spotkałem w trakcie kampanii. I w jakim mniej więcej wieku? No to było 3-4 lata i jeden z moich przyjaciół z czasów licealnych, który jest teraz ratownik medyczny, mieszka na Wyspach Brytyjskich. Czyli był od pana młodszy, to na przykład 10 lat, tak? Nie, dał swojemu synowi. Czyli to był czterolatek. Swojemu synowi. Byliśmy przez lata sąsiadami. A jak na pana mówili koledzy w takim razie w podstawówce? Władek. A w domu? Władek to już... Władziu. A żona jego do pana mówi? No dokładnie też tak Władziu. Samo. Władziu, Władeczku. Tak jest. No, albo tygrys. Normalne. No dobrze. I na koniec, co chciałby pan przekazać niezdecydowanym wyborcom? Szanowni państwo, kończy się kampania. Za chwilę będziecie decydować o losie Polski. Bardzo was proszę, chodźcie na te wybory, zmieńmy kraj. To jest nasz obowiązek, to jest nasz przywilej, to jest nasze wielkie święto. Proszę was o to, żebyście wybrali najlepiej. Wybrali tych, których albo sercem, albo
rozumem chcecie poprzeć. Każdy wasz wybór zaakceptujemy, ale im więcej nas będzie, tym ten mandat dla kolejnej władzy będzie silniejszy i będzie mogła zrobić dużo więcej dobrych rzeczy. Bardzo was o to proszę. Dziękuję. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Ludowców oraz no, trzecia droga był z nami. Tak no jest. To rozumiem, że teraz pan jeszcze tak powiem, wystartuje i do północy w trasie. Ruszamy, teraz idziemy przez ulicę Warszawy pod pomnik Wincentego Witosa. To jest tutaj wspólnie z Szymonem Hołownią. Później jedziemy do, na taką ostatnią konwencję do Grodziska. To pan zobaczy, jak jest rozkopany Plac Trzech Krzyży. Do Grodziska Mazowieckiego. Tam i zaczynaliśmy, nie widać tego tam zaczynaliśmy nie naszą widać. Kampanię. W czerwcu była bardzo duża konwencja. Dzisiaj będzie jej podsumowanie, zachęta do wyborów, do poparcia trzeciej drogi, o co bardzo proszę. I to by było na tyle. Dzięki wielkie. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.